Zanim wejdziesz w stan przyjemnej medytacji, zapraszam Cię na moją stronę adamb.pl, gdzie znajdziesz wiele informacji o moich warsztatach, kursach oraz materiałach i nagraniach medytacji niepublikowanych na YouTube. A teraz zapraszam do medytacji. Usiądź lub połóż się wygodnie. Zamknij oczy i odpręż się. Weź parę głębokich oddechów, powoli wydychając powietrze przez usta, ułożone jak do zdmuchnięcia świecy. Głęboki wdech i powolny, długi wydech przez usta. W ten sposób uspokaja się Twój układ nerwowy. Wyciszają się Twoje nerwy i mózg. Kontynuuj takie oddychanie przez 2-3 minuty, podczas gdy ja powiem parę słów o tej medytacji. Jest ona przeznaczona dla osób, które chcą pomóc innym. Dawniej ludzie w naszym kręgu kulturowym, a niektórzy i obecnie, nazywają to modlitwą za kogoś. Najczęściej dotyczy ona zdrowia, ale czasami także powodzenia finansowego, wyjścia z problemów finansowych, czy relacji z innymi w rodzinie, w związku itd. Ludzie praktykowali to od setek, tysięcy lat. Nie tylko dlatego, że taka praktyka wpływała na ich podświadomość, uspokajała i sprowadzała spokój w ich umysły, ale także dlatego, że w wielu przypadkach przynosiła konkretne efekty dla osób, za które się modlono. Eksperymenty współczesnych naukowców potwierdziły możliwość wpływania skoncentrowanej intencji na działanie generatorów liczb losowych lub na wzrost komórek roślin lub grzybów, czy na poziom pH wody. Są to bardzo delikatne, niewielkie oddziaływania, ale w perspektywie funkcjonowania ludzkiego organizmu oraz mózgu mogą mieć bardzo znaczący wpływ. Tradycja potwierdzona przez te eksperymenty wskazuje na bardzo istotną rolę głębokiego skupienia i intencji w tym procesie. Dlatego namawiam Cię do naprawdę głębokiego zaangażowania i powtarzania tej medytacji. Wiele zależy od Twojego skupienia oraz jasno sprecyzowanej intencji. Twoje skupienie wzrośnie znacząco, gdy uświadomisz sobie, że Twój świadomy umysł jest połączony z Twoją
podświadomością i nieświadomością, z głębszymi warstwami Twojego mózgu i umysłu. Twoje myśli, indywidualne wybory, pragnienia, troski, emocje i uczucia są ściśle powiązane z Twoją podświadomością oraz z podświadomością zbiorową, z kulturą itd. Jest ona także powiązana z Twoją nadświadomością. To, co zostało ujęte w przekonaniach wszystkich religii i tradycji duchowych, że jesteśmy częściami jednej wielkiej całości duchowej, w przekonaniach mistyków, którzy twierdzili, że dusza i Bóg są ze sobą zjednoczeni albo stanowią jedność, jest potwierdzone obecnie przez psychologię transpersonalną czy fizykę kwantową. Na najgłębszym poziomie Twój umysł jest jednością z nieograniczonym polem świadomości i polem energii duchowej. I oczywiście możesz potraktować to jako grę wyobraźni, zabawę z umysłem i za jakiś czas przekonać się, że to miało głęboki sens i przyniosło upragniony przez Ciebie rezultat, który dla logicznego, racjonalnego umysłu pozostanie tajemnicą. Ponieważ naprawdę nie wiemy jeszcze wszystkiego i nie potrafimy wszystkiego wyjaśnić. Dlatego wyobraź sobie teraz, że w głębi Twojej podświadomości jesteś teraz jednością z tym niezwykłym polem mocy psychicznej, energii duchowej. Możesz to sobie wyobrazić jako światło, albo wibracje, albo jeszcze inaczej. Twoja wyobraźnia to tylko kanał informacji. Idź zatem za pierwszymi myślami, obrazami lub skojarzeniami, które pojawiają się w Twojej głowie. Naprawdę zaufaj im. Idź za nimi. Zatem poczuj teraz, że na najgłębszym poziomie Twojego umysłu, Twojej świadomości, masz stałe połączenie z tym potężnym i transcendentalnym polem świadomości, polem energii duchowej i mocy. I tam, na najgłębszym poziomie, w tej przestrzeni, w tym polu, umieść teraz obraz tej osoby, w intencji której praktykujesz tą medytację. Niech ten obraz zawiera w sobie stan lub proces przez Ciebie upragniony,
To może być efekt końcowy albo proces prowadzący do tego efektu. Czyli na przykład proces zwalczania patogenów w organizmie tej osoby, albo proces zdrowienia komórek, albo proces usuwania zwyrodniałych komórek, proces oczyszczania jej ciała lub umysłu, jej podświadomości, który doprowadzi do lepszych dla tej osoby zachowań i wyborów. Idź za swoimi skojarzeniami, swoimi obrazami. I wyobraź sobie, że ten obraz, to doświadczenie pojawia się w tym polu. Jest przez nie energetyzowane, prześwietlane. Osadza się w nim na dobre. Zakorzenia. Staje się zasiewem, ziarnem. I będzie tam trwać i działać, aż zrealizuje się Twoja intencja. Zaangażuj w ten proces emocje, uczucia. To Twoja intencja. Twoje zaangażowanie, emocje zwiększą siłę Twojego skupienia. A Twoja intencja jest teraz zasiewana głęboko w nadświadomości, w boskiej świadomości, w polu wszelkich możliwości. Energia tego obrazu, tej intencji przenika także w drugą stronę, do Twojego umysłu, ponieważ to jest komunikacja w obie strony. Wysyłasz intencje i emocje i otrzymujesz również emocje, poczucie spokoju, błogości, pewności, że będzie właśnie tak. Poddaj się temu. Daj się prowadzić temu doświadczeniu. Dojdź w tym doświadczeniu jak najdalej. Do końca się poddaj i zaangażuj. Nic nie rozprasza teraz Twojego skupienia i zaangażowania w przeżywanie tego procesu. I poza obrazami i wyobrażeniami o procesie zmiany lub końcowym efekcie, pozostaje już teraz tylko głęboka intencja, tylko ładunek energii, sama intencja tej zmiany, poza obrazami. Twój umysł jest coraz bardziej skupiony na samej intencji i pozwala jej zapaść naprawdę głęboko, coraz głębiej,
zanurzając się w ciszę, spokój i ciemność coraz głębiej, odnajdując stan całkowitego poddania, odprężenia. Twoja intencja została głęboko zasiana w podświadomości i w nadświadomości i będzie stamtąd działać cały czas, wzmacniana kolejnymi twoimi praktykami, ponieważ siła twojego zaangażowania, skupienia i intencji naprawdę ma ogromne znaczenie. Nie tylko dla ciebie, ale i dla rzeczywistości tej osoby to naprawdę ma znaczenie. I wiem, że czujesz teraz głęboki spokój i poczucie spełnienia. To naturalne doświadczenie, które potwierdza skuteczność tego procesu. I nawet gdyby twój racjonalny umysł miał jakieś wątpliwości, to pamiętaj, ludzie naprawdę nie wiedzą jeszcze wszystkiego, a racjonalny umysł nie jest w stanie wszystkiego jeszcze wytłumaczyć. A poza tym, niczego przecież nie ryzykujesz. Najwyżej potraktujesz to jako chwilę spędzoną na przeżywaniu dobrych, relaksujących i przyjemnych emocji czy wyobrażeń. Tym twój racjonalny umysł powinien się zadowolić. Jednocześnie wiem, że ty w głębi duszy doskonale wiesz, że w naszych umysłach tkwią o wiele większe możliwości, niż racjonalnie to sobie wyobrażamy, o czym świadczą doświadczenia wielu osób, nie tylko wielkich joginów, mistyków, ale także doświadczenia zwykłych ludzi, jak ty czy ja. Zatem poddaj się jeszcze przez chwilę doświadczeniom przyjemnego rozluźnienia, relaksacji, a potem w dowolnej chwili wyjdź z tej medytacji, kiedy tylko poczujesz takie pragnienie, poruszając swoim ciałem, przeciągając się i otwierając oczy. Kiedy tylko poczujesz, że masz na to ochotę. Do usłyszenia następnym razem.